bardzo mi się podoba ta inicjatywa. To jest bardzo fajne rozwinięcie projektu Centrum Kato, którego też jestem stałym bywalcem. Dla nas to była taka też przestrzeń testowa, bo zazwyczaj bierzemy udział w największych konwencjach tatuażu, a tutaj znaleźliśmy też taką okazję, żeby się pokazać. No i całe studio, prawie 10 osób przyjechało, wszyscy są zabukowani, zaraz zaczynamy tatuować, a jak sobie zrobię włosy, to też. Mamy taką obserwację z koleżankami po fachu, nauczycielkami jogi, że jest ich coraz więcej, w sensie nauczycieli, że ich przybywa, wiesz, nagle się dowiaduje, że jakaś moja koleżanka jest nauczycielem jogi. Ktoś zrobił kurs na Bali, jest już certyfikowanym nauczycielem, także myślę, że w naszych czasach, szczególnie po COVID-zie, ludzi ciągnie w stronę takiego, wiesz, self-care'u, spokoju, no i też się kształcą w tym kierunku. Są opcje wegańskie, są wegetariańskie, są bezglutenowe, ketogeniczne i tak można wymieniać. Także wszystko dla każdego, tak, że tak powiem. Jest duże zainteresowanie, mamy sporo naszych klientów, stałych klientów, gości. Nasza otwocka kuchnia żydowska to jest oparta na tradycji przedwojennych polskich Żydów i nasze dania właśnie do tego się odwołują.